Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Siemanko, witajcie na kanale Rafik85 Games. Kolejny odcinek przed nami, Cyberpunk 2077. I dziś... O co chodzi? Jak to o co chodzi? No zaczynamy odcinek. Witajcie, rozsiądźcie się, jakiś popcornik może być. I zacznijcie. I oglądajcie seans, bo na pewno będzie ciekawie jak zawsze. Dobra. Wstajemy. Jesteśmy troszeczkę takich przedmieściach Night City. I pojedziemy, a właściwie nie pojedziemy, bo najpierw musimy zadzwonić do mamy Wells. Jest to zadanie poboczne. Od takiego zaczniemy w dzisiejszym materiale. A jeszcze tu widzę, Dakota jest. Otwórz komunikator. Co ona tu nam ma wysłała? Jakbyś chciał pogadać, to wpadnij do mnie. Możesz też wpaść, jakbyś nie chciał pogadać, pomilczymy sobie. Okej, propozycja przyjęta. Do wiadomości. Jeszcze raz. Telefon. Mama Wells. I łączymy się. Vi? Dobrze cię słyszeć. Wreszcie. Dawno nie rozmawialiśmy. Mniej więcej od czasu, kiedy umarł Jackie. Jak się czujesz? A jak myślisz? Mój syn nie żyje, ale trzymam się. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Jesu Krito, mieszkałeś pod naszym dachem. Miej tyle szacunku, żeby nie traktować mnie jak obcej osoby. Miałam do ciebie zadzwonić sama. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Pożegnamy Jackiego jak należy. Ceremonia odbędzie się w Kojocie. Będą jego przyjaciele. Nie musisz nic więcej mówić. Będę tam. Przez sekundę w to nie wątpiłam. Do zobaczenia, Vi. No dobra. Spotkaj się z mamą Wells, Vel... Kojote, Kojo. No dobra, no to jedziemy do Kojota. Jeszcze tak z ciekawości. Dość daleko, ale dobra, pozwiedzamy sobie przy okazji. Mam jakieś autko. Tym przyjechałem w każdym razie. Pytanie, czy da się te autko zaifanić? Spróbujmy. Okej. Okay. Nikt nie krzyczy, ni nic. Super. Dobra, to ruszamy.
to w środku wygląda? Okej, ładne terenowe auto. Dobra, przechodzę na zewnętrzną kamerkę. Zapraszam na stronę wiadomości z zagranicy. Przełom w medycynie. Naukowcy z korporacji Biodyne Technologies osiągnęli znaczny postęp w walce ze stwardnieniem rozsianym. SM należy do niewielu schorzeń, których nie można wyleczyć poprzez zastąpienie uszkodzonej tkanki implantem. Ekspertom z Biodyne udało się stworzyć nanoroboty, które po wstrzyknięciu w rdzeń kręgowy będą naprawiać uszkodzenie systemu nerwowego na bieżąco. Koszt leczenia tą innowacyjną metodą wynosi zawrotne 700 tysięcy eurodolarów miesięcznie. Strażacy drugi tydzień z rzędu zmagają się z niszczycielską falą pożarów, w których płoną szczątki Atlantic City. Na tym największym na świecie wysypisku o powierzchni 10 tysięcy akrów znajdują się substancje toksyczne i odpady biologiczne. Do tej pory w akcji gaśniczej życie straciło 9 strażaków, a kolejnych 40 w ciężkim stanie trafiło do szpitala z powodu zakażenia. Szwedzka Akademia przyznała tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Virginii Grantaster, nazywając jej najlepszą powieść pośród dzieł. Dzieła Virginii Grantaster sztucznej inteligencji stworzonej przez Raven Technologies cenione są zarówno przez... jeszcze 800 metrów. Jej pierwsza powieść, Na końcu wchodzą samurajowie, opublikowana została jednocześnie w 70 językach i sprzedała się w 3 milionach egzemplarzy. Pośród cieni... Słyszałem, że wróciłeś do domu. Już? Wiesz, gdzie ucho przyłożyć? Pan słucha. W razie czego wiesz, gdzie mnie znaleźć. Sebastian. W wolnej chwili nie wpadnij do mnie. Dobra, spoko. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wow. Teraz już nowy teren, Glen. Dobra, mamy to tu. Ja to zaparkuję. Słupki, słupki, dobra, tu może. Dobra, wysiadamy. Okolica. Interesująca. Graffiti pełno. Coyote, dobra. Przesuniemy stół do bilarda. Tak? Jest ciężki. No i? Może po prostu przesuniemy go pod ścianę. Vi, dobrze cię widzieć. Siadaj. Chcesz piwa? Piwa? No pewnie. O, gdzie ona jest? Dobra, jadajmy. Nie. Chętnie. Na zdrowie! Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? Szczerze mówiąc, bywało lepiej. Co się dzieje? Tej nocy, kiedy zginął Jackie, powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Na czym dokładnie polega ofrenda? Zbieramy się, żeby uczcić pamięć zmarłego. Przynosimy mu przedmioty, które kiedyś były dla niego drogie, a które mogą mu się przydać w życiu pozagrobowym. Jackie zapewne chciałby, żeby mu tam wysłać piwo. Piwo też będzie. Pomogę ci w przygotowaniach. Dzięki, skarbie, ale z tym poradzę sobie sama. Wystarczy, że przyjdziesz się pożegnać. Chciałbym wziąć udział w ceremonii.
ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mógłbym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, chłopaku. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To miejsce to jego historia. Garaż Jackiego? Trzymał tam swój motocykl. Ale od pewnego czasu służył mu też za mieszkanie. Tam coś znajdziesz. Na pewno? To jego prywatne rzeczy. Daj spokój. On nie żyje. A pogrzeby są dla żywych, a nie dla zmarłych. No już, bierz ten klucz. Dziękuję ci. Nie ma za co. Doceniam twój szacunek. Garaż jest przy Republic Boulevard. A i TVO. No dobra, to pogrzebiemy sobie w garażu. Dobra, wyjście. Jancia. Okej. Kurde, jaki tu jest bałagan. A tu co, wyrzucił jakiś komputer chyba? Nie wiem, co to właściwie jest. Jakaś skrzynia. Dobra. Automaty do gier. Hazardzik. Dobra, to jest jego garaż. Oj, Misty widzę. Hej, V. To nie jest zbyt bezpieczna okolica, Misty. Jesteś tutaj sama? Siedziałam tu na schodach mając 10 lat i przeżyłam. Nic mi się nie stanie, kiedy mam 26. Co tu robisz? Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę. Godzinę, czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Siadasz? Pogadamy. To nie jest głupie. To bardzo ludzkie. Może. Długo się znaliście? Pół życia. Wychowywaliśmy się na tym samym podwórku. Cały czas obok siebie, ale nigdy razem. Aż do ostatniego roku? Tak. Najlepszy rok w moim życiu. Często o tobie mówił. Powtarzał, jaka jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie to miał na myśli. Dobrze go poznałeś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty misiek z zakazaną mordą. Mylą się. Jaki był dla ciebie? Powiem to tak, jak on zwykle mówił. Bez wahania osłoniłby mnie przed kulą, choćby miała go zabić. Chłopak z Haywood. Mężczyzna z ambicjami. I te ambicje kosztowały go życie. Tam w środku jest kawał jego historii. Dlaczego nie siedzisz w środku? To bardzo proste, nie mam kluczy. Jackie nie dał ci twojego kompletu? Nie weszliście na ten etap? Proponował. Ale chciałam, żeby miał miejsce, które jest tylko jego. Mama Wells urządza pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. Pomożesz mi znaleźć coś takiego? Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić, V. Boisz się wspomnień? Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wells. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć w jakikolwiek sposób. Jackie chciałby, żebyś tu była. To wystarczy. Chodź.
Za pomocą Kiroshi przeskano i garaż. Opcjonalne. Wybierz odpowiedni przedmiot na offroadę. Dobra. Czemu temu to się trzęsie? Czy on jakiś... w jakimś duchu jest? Wygląda na to, że wymienił tę końcówkę wydechu. Co? Tak mu doradziłem. Zaraz przed robotą. Czkawki dostał. A co my tu dalej mamy? Żaden garaż nie może się bez takiego obejść, co? To podobno jakiś kolekcjonerski. Dziś już niedostępny. Ta. Na pewno właśnie dlatego tu wisi. Pełne. Jego ulubione. Żelazny zapas. Nie wolno ruszać. Czemu? Bo żelaznego zapasu się nie rusza. Proste? Okej. Okay. No. Piłka podpisana przez Dante Gonzaleza. On jest Ceut. Wszystkich tutaj ogrywał w kosza. Dante był chyba pierwszym chłopakiem z okolicy, który porzucił Valentinos. Tak jak Jackie? Tak. Obydwaj chcieli od życia czegoś więcej. Dante jest dzisiaj kapitanem NC Blackouts. Często przerzucał żelastwo, co? Twierdził, że to jego medytacja. Sztanga jest najlepszym słuchaczem, mówił. Zrozumie wszystkie twoje problemy. I nie daje głupich rad. Dobra, coś jeszcze tu mamy? Do przebadania, to już było. Lubił grzebać w silnikach. Pierwszy raz wsiadł na motocykl, jak miał 15 lat. Z jego charakterem to cud, że się nie rozbił. Dobra, to chyba... A to tu chyba wisi od 2020. Dobra. Jeszcze coś w tym pomieszczeniu? Chyba... Wydaje mi się, że wszystko. Dobra. Chyba jeszcze coś mamy. Zamknięte. Co tam jest? Jego kanciapa. Widocznie miał do niej osobny komplet kluczy. Rozejrzyjmy się, może gdzieś się tu schował. O. Tu nic nie ma. Nic nie ma. A tu? Komu bije dzwon? Ernest Hemingway. Czytał to dziesiątki razy. Zawsze przed większą akcją. Mówił, że napisał to facet twardszy niż Morgan Blackhand. Czytałaś? Dobre? Jakoś nie było okazji. Ta książka by się w sumie nadała na ofrendę. Nic nie powiesz? Mam klucz. Jeszcze przeskanujmy, bo może coś przeoczyłem. Ale chyba już raczej nic więcej. Dobra, idziemy, zobaczymy, co tutaj ma. Och, Jackie. Mandala? Tak. To długa historia. Wszystko w porządku? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie mandali. Powiedział mi, że z piasku to on może postawić zamek. Rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ niż sądziłaś. Jak widać. Jest przepiękna. Jest okropna. To też najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam.
No właśnie, co te kobiety z nami robią? To? Akwarium? Zostało po Takosie. A Tako to? To była jego ryba. Rekin miniaturka. Brzmi jak bardzo droga ryba. Nie sądzę, żeby za nią zapłacił. Okej. Okay. Czyli nie dziwi mnie, że się znał wtedy na tej jaszczurce. Komputer. Ulubiona tequila Jackiego. Pełna. Nie, to jego amulet. Amulet? To jedna z pierwszych butelek spod ręki Jesusa de Abajo. Tego, który założył Sensą Tequila? Dzisiaj jest w pierwszej setce najbogatszych ludzi na świecie. Jak Jackie ją dostał? Sprzedała mu ją jakaś staruszka w Meksyku. Mówiła, że de Abajo ukradł jej recepturę. Okej. Nie wiem, czy coś tu będzie. Ojeju. Eksploatacja danych. V1, V2, V3. Zobaczmy, czy się da coś zrobić. 55. 1C. I nie. 55, 1C. 9. Jest w ogóle 9. Tu jest 9. I tu jest 9. 1C mamy tam. A! Czy to tak się uda? Nie, tak się nie uda. Już to widzę. 1C. O, no to jest trudno. Się nie udało. O, 1C tu mamy. I E9 już tu nie mamy. A może się udało? Rzutem na taśmę. No dobra. Zapomniałem, że tu czas jest istotny. Dobra. Czy co? Wszystko przeskanowane? Wszystko przeskanowane. Teraz pytanie. Co wybrać? Rybki mu nie weźmiemy. Możemy wziąć butelkę tequili. A ten się cały czas trzęsie. Możemy wziąć piłkę, szykówki. Coś jeszcze? Z tych butelek chyba też nic. Wiecie co? Chyba wezmę to jednak do tequila. Wezmę to. Pasuje do niego. Jak najbardziej. No i masz już coś na ofrendę. Ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. Owszem, że możemy. Tylko pytanie, czy coś znajdziemy? Chyba raczej nie. Skórzany pas? Pamiątka po ojcu. Ojciec bił jego i matkę dokładnie tym pasem. Do czasu, aż to Jackie zlał jego i powiedział, że następnym razem go zabije. Stary trafił do szpitala, a potem ich zostawił. To po co ciągle trzymał jego pas? Na wypadek, gdyby wrócił. Wrócił, no dobra. Dobra, idziemy stąd. Wejdź udział w ceremonii, okej. Okay. Chodźmy już. Wiesz co, Vi? Ja jeszcze zostanę. Pożegnam go tutaj. Mama Wells i tak nie chciałaby mnie tam widzieć. Co się stało pomiędzy tobą i jego matką? Powiedzmy, że nie jestem jej wymarzoną synową. A co z tobą jest nie tak? Nie mam na imię Kamila i nie jestem byłą dziewczyną Jackiego. Tą, którą mama Wells uwielbiała. Wszystko jasne.
przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamie Wells. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. To co? Zbieramy się? Oczywiście, że się zbieramy. Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy? Wyjechałam z dala od miasta do Nepalu. Myślałam, że tam zostanę. Po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drących się sąsiadów i jazgotu silników. Ojojoj, garaż zostawiliśmy otwarty. Ej, nie grzeb w tym koszu. Coś ty wziął do tych ust. Jaki narwaniec. Masz jakieś drobniaki? Nie, nie mam nic. Moje kondolencje. To był wspaniały chłopak. Idź i wypij jego zdrowie, padre. Najlepiej parę razy. Amen. Tak zrobię. O, to chyba to jest ten, co do nas się odzywał. Sebastian bodajże. Vi, dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Zajmij miejsce, proszę. Cześć. No, trochę będzie dłuższy ten wstępniaczek. I trochę smutny na pożegnanie. Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nie będę wam mówić, jakim człowiekiem był mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinos. To były czasy ich wojny z Maelstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go 3 razy. Obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny. Wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłam, zdjął z palca sygnet Valentinos. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. Dyskansajn pas, mijo. Wiktor. W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie. Prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. To prawda. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego wpierdolu, jak od Jacka Wellsa. Tak, to następny? 12 rund, przyjacielu. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Coś jeszcze? Dobra, pora na nas. Często wracam do tego, jak się poznaliśmy. Miałem przewieźć go przez granicę razem z kontrabandą. Kupił od kogoś towar kradziony od Arasaki. Super tajną, super drogą. Jaszczurkę. Pamiętam, co wtedy powiedział.
Jestem z miejsca, gdzie każdy jest twoją rodziną. Jackie Wells. Nie odpuszczał. Był wiecznie głodny i zawsze chciał więcej. Kiedy coś postanowił, był gotów oddać za to życie. Powiedział mi kiedyś, Mano, to jedno, czego nam nie wolno. Bać się drugiego człowieka. Był gotów oddać życie za swoich bliskich, bez wahania. Ale najważniejsze było co innego. Wszyscy myśleli, że Jackie to zawsze uśmiechnięty facet, który we wszystkim widzi jakieś dobre strony. Mylili się. Jackie Wells był kurewsko ambitnym facetem, który nigdy nie odpuszczał. Ta ambicja kosztowała go życie. Ale zrobił to, o czym zawsze mówił. Wyciągnął rękę po sławę i bogactwo. Nie bał się. Zawsze chciał więcej, niż dostał od życia. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Czas na toast. Jakie to smutne. Za mojego syna. Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę. Przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą Jackie się spotykał. Ona ma na imię Misty. Co? Misty. Była dla niego bardzo ważna, rozumiesz? Idź do niej i zaproś ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobry z ciebie, chłopak. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Jesteś pewna? Jackie by mnie chyba zabił, jakbym go porysował. To nie porysuj. Chcesz, żebyśmy dostali jego rumaka? Dziękuję. Będę dbać o ten motocykl. No. Do zobaczenia. Dokładnie. Dobra, co my mamy tu jeszcze? Opuść, rozmawiaj. Dobrze, porozmawiamy. Tylko gdzie oni są wszyscy? Rozpiechli. Kampo załamany. Będzie mi go brakować. Czuję się, jakby stracił jednego ze swoich. Już nawet brakuje. Nawet po tobie też byłby taki załamany. Mnie też, Manu. Mnie też. Wypij jego zdrowie. Jest teraz w lepszym miejscu. Za Jackiego. A, trochę się opijemy. Za dumnego syna Heywood. Ten to kurde już wstawiony. Lecę. Dzięki, Wiktor. Do zobaczenia. Ty, pijesz z nami? Oczywiście. Za Wellsa. Chyba się nie znamy. Gustavo Horta. Vi. Słyszałem o tobie. Przyjmij wyrazy współczucia. Ode mnie, Campo i od Valentinos. Dziękuję. Dobra. Za Wellsa. Niech spoczywa w pokoju. Jak poznałeś Jackiego? Zaczynaliśmy razem. W gangu? Nie, kurwa, w klubie dobrej książki. Zawsze dobrze go wspominałem. Niech spoczywa w pokoju. Klub dobrej książki. Wiesz, nie wiem, czy nie było takiego klubu przypadkiem. Mnie już dziś wystarczy. Widzisz? Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Daj mi spokój. Zbieramy się. Aha. Dobra. Brać ci za Jackiego. Naucz się słuchać ludzi. Moment, a jeszcze mamy z kogoś Pedro. A gdzie to Pedro jest? Nie wiem, czy nie gdzieś na górze. Zobaczmy.
wykaże nam, ale to jest opuszczenie. O, to chyba z tego, z tym mamy też rozmawiać, Pedre. Żegnasz jednego ze swoich, Padre? Padre. Żegnam dobrego człowieka. Dobrze się znaliście? Ty i Jackie. Pamiętam, jak matka go urodziła i jak odszedł jego ojciec. A potem, jak przyjął do swojego domu ciebie. Znałem go całkiem dobrze, Vi. I co, Padre? Myślisz, że Jackie patrzy teraz na nas z góry? Wierzę, że spotkał się z Bogiem. I tyle? Nie wiem, czy Bóg wyszedł z tego spotkania zadowolony, ale Jackie na pewno. Oj, oj, oj. Dobra, jeszcze o to. Jak sprawy na ulicy? Nie rozmawiam tu o interesach. Okaż trochę szacunku. Dobra, na mnie czekaj. Z Bogiem. Dobra. Barmanem jeszcze, okej. Okay. I opuszczamy LKJ-tę i zaczynamy to, co mieliśmy zacząć w tym odcinku. Tylko teraz się skup, proszę. Dziwnie tak. Bez Jackiego. Cały czas mam wrażenie, że odwrócę się i on będzie przy barze. Na swoim miejscu, tam gdzie zawsze siadał. Polej. Za Jackiego. Amen, bracie. Jeszcze jedno. Jeszcze jednego. Ile tylko chcesz. Jak w tym coś się można tu łupić. Jeszcze jednego. Ile tylko chcesz. Kurde, dobre. Butelki nie ubywa. Dobra. Dobra, opuszczamy. Dobra, i spotykamy się z Takemurą, czyli fabularna misja. Jest gdzieś tu jakaś szybka podróż? Podróż to nie. As. LKJ szybka podróż. A, dobra. Tutaj. Gdzie mam iść? W tą stronę. Dajmy sobie 2 km to. Raz. F. Dobra, i mamy się przedostać tu. O. Gdzieś tu się musimy. O, chociaż jeszcze było trochę bliżej. W innym miejscu. Dobra. To spotkajmy się z Takemurą. Nie, to już dzień jeszcze, a to tak ciemno. Siadę. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywego. I nadal potrzebuję.
Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o biochip. Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yorino Boarasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. Skąd wiesz, że uciekła z miasta? Szukałem jej, ale bez skutku. Myślę, że celowo zatarła za sobą ślady. Mówisz, że Parker może pomóc ci pozbyć się relika. Pracuje dla którejś z korporacji? Kurczę, to znaczy, że my kasę też nie dostaliśmy od niej. Zadajesz strasznie dużo pytań. Bo jesteś interesującym rozmówcą. To dla odmiany ty powiedz coś ciekawego. Mam zamiar ukarać Yorinobu Arasakę za morderstwo, które popełnił. Przykro mi, że nie mogłem pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebuję cię. Yorinobu Arasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yorinobu Arasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodzieja? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. A jeśli się nie zgodzę? Wtedy powiem ci, co możesz zyskać, jeśli mi pomożesz. Czekaj, nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywać kłamstw? Nie ma opcji. Tak. No w takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo, jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chcę przekonać, uznają cię za przyjaciela. No, coś w tym jest. Właściwie kogo konkretnie masz na myśli? Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałem się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą relika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. O kurde. Co tu się... Teraz, Halako-sama, chciałbym, jeśli można, zacząć od... A? Kurwa, wszędzie Arasaka. Hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Słyszałeś. Takemura, odpuść. Przynajmniej jeden z was nie jest kretynem. No, od kretynów nie wyzywaj. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Głupi impuls. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie.
Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Jak bardzo? Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni. Ale... jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Sporo się dowiedziałeś przez te kilkanaście dni. Na tym polega mój zawód. Wyławiać istotne informacje i być o krok przed innymi. Na tym polegał twój zawód. Polegał. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Niestety. Odbiłem się od rąk królowej fikserów. No, ciekawie, ciekawie. Pracowałeś dla Saburo i nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi na świeczniku? Nie chciała mieć nic wspólnego z człowiekiem oskarżonym o śmierć Saburo Arasaki. Rok ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Zapasowy plan? Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. Czyli co? Do dwóch? Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Odwal się ode mnie! Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rogue. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że jej stary druh Johnny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rogue słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rogue zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. No, pewny siebie. Nie ma żadnych nas. No, już cię nie ma. Dobra. 48 minut nagrania. Któż to do nas pisze? El Capitan.
No elo, słyszałem, że ci się powodzi. Hajsu przybywa, nowe ciuchy, nowe fury i takie tam. Nie uważasz, że pora zmienić chatę? Podoba mi się no, cały czas, więc nie wiem, czy jest sens. No to słuchaj, mam coś dla ciebie. Bob, mój ziomek z States, dał mi cynk, że jest kilka świeżutkich kwadratów do wynajęcia. Sprawdź u nich na stronie albo... Dobra. Nie mam czasu na takie rzeczy. Escape. Dobra. Zadzwoń do Judy, opcjonalnie znajdzie pani Parker. Okej. Na koniec jeszcze... Dobra. To jeszcze jedno zadanie poboczne. A mianowicie, gdzie jest moja bryka? To załatwimy i na tym się zakończy odcinek dzisiejszy. Któż to do mnie znów pisze? No, Robert Wilson. Istotne. Teraz zobaczmy. To było pod... Au. Mamy tutaj ciągnik. Motocykl. A tak, ten samochód przecież utraciliśmy. Dobra. Jedzie. No dobra. No to śpiewa. Aha, a śpiewa. Gdzie mam jechać? Na dobrą sprawę, znajdź sobie coś innego do roboty, aż samochód zostanie naprawiony. What? Czyli co, to zadanie to jest... Moment. Dom lalek na rozdrożach. Okej. Czyli chyba badonici jednak z zadania pobocznego, które sobie tu wybrałem. Okej. No nic, w takim układzie pozostanie nam chyba jednak zakończyć, skoro się nic nie udaje z planów. Dobra. W każdym bądź razie, po tym odcinku prawdopodobnie wykonam live i na tym live'ie wykonamy zadania poboczne. Zobaczmy jeszcze tylko... nie to. Przy okazji sobie zobaczę, jakie to są zadania poboczne. 2, 4, 5 zadań mamy. No to go widać, znajdź sobie coś innego do roboty, a samochód zostanie naprawiony. Okej, czyli to pewnie musimy czekać na telefon. Spoko. No to na pewno to zrobimy, to rekompensatę u Delmaina. To jest dość wysokie, to może to odpuszczę na razie. I te zadanie na pewno. No i psychodzę jakoś. Czy to na live powinno wystarczyć? No dobrze. To ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność. Mówię, po tym odcinku prawdopodobnie będzie live. Tyle z ogłoszeń. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, lajkowania, żebyście nie ominęli żadnego odcinka. No i dobra, czas się żegnać. Dobrego dnia, miłego i do następnego. Na razie.